I dzisiaj środowo ruszamy z Bankiem Podróży, witam bardzo gorąco. Bank Podróży odpali o godzinie 22, czyli kiedy ruszymy z naszą dzisiejszą audycją, z kilka minut po godzinie 22, już wtedy będziemy mogli także zakrzyknąć, że tym razem wszystko odpaliło, ruszyło, wpisujecie swoje dane i w ten sposób możecie nie samemu, ale korzystając na przykład, że ktoś ma wolne miejsce w swoim środku lokomocji, korzystając z tego, że ktoś jedzie sam, nie chce jechać sam, nawet jak jedzie pociągiem, możecie się zebrać w większą grupę i tym samym dojechać do nas na najpiękniejszy festiwal świata. Super to idzie, już od wielu lat. Bardzo wiele osób skorzystało z Banku Podróży. Mało tego, historie później tych banków są niesamowite, bo zawieracie znajomości często, które się kończą ślubem. A więc Bank Podróży, bardzo prosty regulamin, to nie są oferty matrymonialne, pamiętajcie o tym, a więc starajcie się bardzo konkretnie zadawać pytania i dawać oferty, tak aby się dostać na przystanek Woodstock. 14-16 dzień lipca, przypominam tym, którzy właśnie włączyli teraz telewizory i swoje komputery. Ten termin wynika z bardzo ważnych zasad, ale o tym jeszcze będziemy mówili na pewno także podczas naszej audycji, bo bardzo mocno przygotowujemy się do tegorocznego festiwalu i do tego, co będzie na scenach, i to o czterech scenach, ale także co będzie się działo, jeżeli chodzi o całe zaplecze, abyście się czuli jak najlepiej, abyście także czuli się bezpiecznie. To jest niezwykle ważna, istotna część naszych działań. Ja przypominam, że Pokojowy Patrol, szkolenia 22 maja, to najbliższe szkolenia, zapraszamy bardzo gorąco, pokazujemy Wam cały czas relacje, wczoraj pokazaliśmy reportaż, w jaki sposób te szkolenia wyglądają, więc one są wszystkie bardzo aktualne, wiecie na co się piszecie i co się będzie działo. Uwaga, jutro jest premiera naszej płyty Ania Rusowicz, czyli Flower Power z przystanku Woodstock, płyty winylowej, bardzo pięknie wydane, GM Records, a więc jakościowo i gatunkowo przepięknie wydana płyta, przepięknie to brzmi, o płytach winylowych jeszcze dzisiaj będziemy mówili, ale chciałem pokazać jeszcze jedną nowość, która już się ukazała. Ukazała się w całej Hiszpanii, a dzięki temu także na całym rynku, myślę, i Europy. Jest to płyta Skape. Skape otrzymało od nas wszystkie materiały, a więc i dźwiękowe, i wizualne, i sami sobie to poskładali. Stosujemy taką zasadę, tak zrobił zespół Sabaton, tak zrobił zespół Clawfinger. Wydali to u siebie, jest to część Universalu, jeżeli dobrze się mylę, nie, Sony Music. I w tej firmie płyta wjedzie do wszystkich sklepów, myślę, i nie tylko całej Hiszpanii, ale w całej Europie. Myślę, że także trafi do Polski. Jestem ciekaw, jeżeli ktoś taką płytę zdobędzie, żebyście podzielili się z Waszymi uwagami, jeżeli chodzi o dźwięk, jeżeli chodzi o obrazek. Jeszcze raz podkreślam, Hiszpanie zrobili to po swojemu, zrobili to inaczej i myślę, że ciekawie. O, tak bym to określił. Bardzo pięknie wydana płyta z ich koncertu sprzed 2 lat. Świetnie zagrany koncert, z obrazku widać, że doskonale przyjęty, więc myślę, że hiszpański fan zespołu Skape no, będzie zachwycony tym bardzo mocno. Jeżeli chodzi także o świat, Angela Nocent, Polka w sumie, napisała do nas, że chce napisać pracę magisterską o Wielkiej Orkiestrze. To jest Angela, która właśnie trzyma ją dumnie w rękach. Tu jest Angela, która myślę, że polewa ze szczęścia. Tutaj jest Angela i cała ekipa, która razem z Angelą odbierali pracę, a tu jest jej praca. Tu jest jej praca. Jeszcze raz Angela z pięknym bukietem, bo już Wam to pokazuję. To jest Angela, bardzo wygląda tutaj woodstockowo. Angela napisała, że cała praca o fundacji wzbudziła dużą radość, bardzo została świetnie przyjęta. Wszyscy doskonale zrozumieli cały przekaz, a my przy okazji także zwracamy się do Was. Jeżeli piszecie jakiekolwiek prace, a piszecie ich strasznie dużo, piszecie non-stop coś do nas z jakimiś pytaniami, najpierw zajrzyjcie na strony internetowe. No trudno jest Wam odpowiadać na pytanie i jakby chcecie zaangażować często nawet mnie albo kogoś od nas, żeby nam pisał, kiedy powstała fundacja, czym się fundacja zajmuje, co fundacja robi, jakie były tematy finału. Wszystko znajdziecie na naszych stronach internetowych, także w naszych książkach, bo wygląda to momentami tak, jakbyśmy mieli Wam napisać pracę magisterską. Co się dzieje? Krzychu? Podniosłeś rękę do góry. Myślałem, że już jest Londyn ogarnięty. To jest bardzo ważne. Londyn zrobił niesamowicie głośny i bardzo mocny finał. I teraz właśnie to podsumowujemy. A więc wygląda na to, że wszystko brzmi bardzo pozytywnie. 3 książki. Iron Maiden, Slayer oraz Anthrax. I powiem Wam szczerze tak. W
wszystkie odpowiedzi o płycie winylowej, bo tym się zajmowaliśmy. Wszystkie mi się niezwykle podobały. Wszystkie były bardzo dobre. Możesz wejść, Bartek. Ale ja was chciałem teraz wylosować. Proszę bardzo, trzy nagrody. Olga, ciągniesz pierwszą nagrodę. Zasłoniła oczy, niech je będzie. Dobrze, Anioł, ciągniesz jeszcze jedną nagrodę. Dobrze, i pozostałe, Adi, ciągniesz jeszcze jedną nagrodę. No wszystkie trzy moje ołote opowieści, no chyba żartujecie. Dobra, już wam mówimy. To są trzy opowieści i tak. Pierwsza opowieść. Płyta gramofonowa, zwykle okrągła płyta o średnicy do 30 cm, zapisanym spiralnie w postaci rowka analogowym nagraniem dźwiękowym. Ale na końcu, pisze Marcin, kocham słuchać winyle. Moi rodzice mają gramofon, oddali mi go i to jest inne uczucie, kiedy słuchasz płyty, a jak tą samą płytę słuchasz na winylu i nigdy nie przepadną. Bardzo proste, bardzo proszę o Anthrax, bo Iron Maiden i Slayera już mam. Anio, gdzie jest Anthrax? Tutaj jest Anthrax, proszę bardzo. O, i tu jest Marcin. Druga nagroda, Piotr Gronostaj. W bloku mojej dziewczyny, a dokładnie, to jest ładna opowieść, a dokładnie w piwnicy na korytarzu od kilku dobrych miesięcy leżała sterta, wydawało się gazet. Przechodziłem koło niej kilka razy i zawsze ciekawiło mnie, co tam jest. Myśleliśmy, że to stare gazety zostawione przez wyprowadzających się sąsiadów. Za którymś razem moja ciekawość i chęć znalezienia jakiegoś białego kruka wzięły górę i postanowiłem sprawdzić, co naprawdę kryje się pod folią. Zdejmuję, patrzę, a tam kilkadziesiąt płyt winylowych. Większość z muzyką ludową i biesiadną, ale jest też mnóstwo składanych z największymi przebojami 60., 70. i 80. lat. Kilka płyt czerwonych gitar. Pierwsza płyta, bang! Cud i prawdziwe szczęście. Istotnie prawdziwe szczęście. A więc Piotrek dostaje Slayera, proszę bardzo. I ostatnia odpowiedź, bardzo krótka. Płyty winylowe to jest to, ten dźwięk, nowe głośniki nie oddają tego charakteru i tego piękna. Sam posiadam w swojej kolekcji ponad 100 płyt, między innymi polskiego zespołu Bang, którego do dzisiaj słucham. Jak pierwszy raz usłyszałem utwór zespołu Krzak, który słuchali moi rodzice, po prostu zakochałem się w tym dźwięku. Do dzisiaj posiadam gramofon i często słucham na nim bluesa, rocka, jak i muzyki poważnej. Pozdrawiam, do zobaczenia na polu woodstockowym. Wysocki Hubert, dla ciebie jest rock, czyli Iron Maiden. Dziękujemy za wszystkie piękne opowieści. Jedną z piękniejszych opowieści także była od Mateusza, który napisał: w dzisiejszych czasach produkcja jest masowa. Płyta jest wykonywana z innych materiałów, które są gorszej jakości. Światełkiem w tunelu jest GM Records. Różnica pomiędzy masowym winylem a budką wytłoczoną w Polsce jest bardzo zauważalna. Chciałbym usłyszeć Komem na winylu. To mój ulubiony polski zespół, a koncert 2014 roku jest dla mnie, jak dla mnie był najlepszy. Pozdrawiam, Mateusz. I Mateusz, już ci pokazuję okładkę płyty Koma. Ta płyta będzie dosłownie kiedy? Za miesiąc? Dokładnie będzie pod koniec maja. Pod koniec maja. To jest płyta Koma. Tak jest projekt okładki, której za moment będą w tym dwie płyty winylowe. A więc szukajcie takiej płyty. Tak wygląda tył. Przepiękna płyta, tak jak wszystkie płyty. Ponieważ chciałem jeszcze przypomnieć, że budka Suflera GM Records zdobyła bardzo piękne opinie. A więc świetnie brzmi dźwięk. Sami to sprawdzamy u nas, kiedy słuchamy tych płyt na naszych gramofonach. I oczywiście płyta Grubsona. Grubson ze swojej płyty pokazał także, że to jest zupełnie inny koncert. Że to jest koncert, na który specjalnie się przygotował, ze specjalną sekcją dętą. Tego nie ma na co dzień. A ja wam wczoraj obiecywałem, że wam powiem o najpiękniejszej okładce. Okładce, która zdobyła nagrodę Grammy. A więc okładka Klub Sierżanta Pieprza. Wydana dokładnie, można powiedzieć, będzie zaraz okrągła rocznica, ponieważ w 68 roku, 1 czerwca, ta płyta w 67 ukazała się. Tak wygląda cała okładka, bardzo piękna, bardzo charakterystyczna, która nadała niesamowity ton w takiej, można powiedzieć, popkulturze. A więc nawet Frank Zappa między innymi zrobił, jakby nie kochając Beatlesów, zrobił taką parafrazę tej okładki. Bardzo wielu ludzi się odnosiło do niej, nawet Andy Warhol
zrobił coś na kształt właśnie okładki Sierżanta Pieprza, ale ta okładka ma jeszcze jeden niesamowity gadżet, ciekawostkę, bardzo dużą. A więc kiedy projektowano okładkę, okładkę zaprojektowała jedna osoba, Peter Black, ale Michael Cooper był fotografem, a więc Peter Black to wymyślił, a więc będzie dużo postaci wyciętych z kartonów. Zapytano wszystkich czworga Beatlesów, dajcie swoich bohaterów. Tylko John Lennon i Paul McCartney, a zwłaszcza John Lennon, był bardzo aktywny. Ringo Starr i George Harrison byli wycofani. Troszeczkę ich to mało interesowało. Wśród postaci, które tu były wybrane, był też wybrany przez Johna Lennona Hitler, Jezus Chrystus oraz Gandhi. Ale ponieważ spodziewano się, że będzie skandal, więc te postacie wypadły. Była Sophia Loren, która gdzieś i Mastroianni, który gdzieś tutaj jest, ale zniknął, bo co i raz ktoś coś zmieniał. Te cztery figury Beatlesów są wypożyczone jako figury woskowe z Madame Tussauds, chyba tak się nazywała pani, która produkowała takie figury. Tu są prawdziwi Beatlesi żywi, a tu reszta to wszystko tekturowe postacie. Z bardzo znanych postaci wtedy analogowych w tych czasach jest tu między innymi Bob Dylan, który się też tutaj znalazł, ale ważnym jest jeszcze opowieść o cenie. Kosztowała 3000 funtów. Cała sesja na dzisiejsze pieniądze to jest 200 tysięcy złotych. Tylko 300 funtów dostał Peter Black, który zaprojektował, a więc dostał małą cząstkę tych pieniędzy. Wszyscy byli przerażeni, że tak dużo kosztuje okładka, ale zwróciło się to wszystko z nawiązką. Na okładce są zawarte pewne sugestie, które zostały wypuszczone wśród wszystkich słuchających, że Paul McCartney nie żyje. Rozpuszczono plotkę, że Paul McCartney zginął w wypadku samochodowym, że już zespołu Beatlesów nie ma, że nie istnieje. A więc zaczęli wszyscy fani sobie dośpiewywać różne opowieści, które z tej okładki wynikają. A więc zobaczcie, nad Paulem McCartneyem jest wyciągnięta dłoń, tu jest Paul McCartney, ma facet wyciągniętą dłoń. Walizki znak śmierci, podobno. Teraz jeżeli przeczytacie Beatles, to między tutaj literką L a E jest statuetka, który czytamy Lies, tak, to znaczy Lies, to znaczy, że jest nieprawda, że to jest tak, że to jest nieprawda, że tu już Beatlesów nie ma, jest to nieprawda. Gitara, jest to typowy kwiatek taki nagrobny, jest to gitara basowa leworęcznego Paula McCartneya. Figurka samego Sierżanta Pieprza jest z ogrodu Johna Lennona. Tutaj jeszcze na jednej z okładek, tutaj tego nie ma, ale na wkładce, jeżeli ta wkładka gdzieś tu jest, o tu mamy z tyłu, Paul McCartney jest tyłem. Jest jeszcze jedna historyjka, której ja teraz nie jestem w stanie odczytać. Macie lusterko, które nie ma krawędzi? Kto teraz nosi lusterka? Z Mireille Mathieu, albo Marilyn Monroe, albo Sai, albo Klossem. Jakbyście postawili lusterko dokładnie tutaj, na tym napisie Lonely Hearts, to tutaj jakbyście postawili, to wychodzi napis, który jak się odczyta później, to brzmi I won, I x, he, die. Czyli, że ten jeden z tych Beatlesów zmarł, nie żyje. No możemy tak szukać jeszcze tysiące spraw, nieważne. Zrobiło to ogromne wrażenie na wszystkich kupujących płytę, którzy oglądali, którzy się bawili wszystkimi tutaj historiami, które są na tej okładce, bo to ma winyl. Tego nie uzyskacie w płycie kompaktowej, chociażby tej Skape, która jest bardzo dobrą płytę, a płyta nie ma takiej historii. O tym wam chciałem opowiedzieć. Dziękuję wam bardzo, że jesteście z nami. Dzisiaj, uwaga, jutro muzycznie zespół Tabu, a więc koncertu z 2014 roku. Wczoraj oglądaliśmy Piotra Metza. Piotr Metz jest szefem muzycznym programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy ogromną nadzieję, że program trzeci będzie mocno obecny na tegorocznym przystanku Woodstock. Przynajmniej będzie to coś zupełnie nowego. Nie tylko nasza audycja, ale program trzeci, który być może specjalnie przyśle swoją ekipę dziennikarzy, żeby grali razem z nami. I na zakończenie w Antyradiu w niedzielę spotykamy się z zespołem Volbeat. Koncert 2014 roku, godzina 20. Zapraszam na koncert zespołu Volbeat. Dzisiaj muzycznie Sweet Noise, czyli Glaca, czyli ciągle poszukujący muzyk. Dzisiaj 22 z minutkami, spotykamy się w radio. Serdeczności dla was wszystkich ogromne. Zaglądacie do zespołu muzycznego, szukacie winyli, bo to jest po prostu przy okazji wspaniały prezent. Ja miałem winyl, a jeszcze nie miałem adapteru. Miałem kompakt, a jeszcze nie miałem odtwarzacza kompaktowego, ponieważ tak mi się te rzeczy podobały i dzięki temu, zobaczcie, że teraz mówię o płytach, które sami wydajemy. Warto jako dobry talizman kupić sobie płytę winylową, nawet nie mając gramofonu. To jest prawda.